A w studiu europoseł Wojciech Olejniczak. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Europoseł, a za kilka godzin kandydat na prezydenta Warszawy? No nie tak szybko. To jest pewien proces. Ale dzisiaj, koledzy wskażą pana. No dzisiaj e, e, Konwencja Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskaże po konsultacjach e, e, kandydata. I to e, będzie pan. No, to... Jest takie oczekiwanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej tutaj w Warszawie, żebym kandydował na prezydenta, ale ta nominacja odmówić. to jest dopiero początek drogi do, do procesu związanego z wyborami y, na prezydenta w Warszawie. Jestem osobą, która, tak jak poprzednio, tak i teraz mówię kolegom, jestem do dyspozycji, nie, zale, nie zamierzam się uchylać od, od y, y, takiej dużej odpowiedzialności. Y, i jeżeli będzie taka sytuacja za kilka miesięcy, to podejmę ten trud i będę kandydował na prezydenta w imieniu lewicy w Warszawie. A będą kolejne sesje fotograficzne? Ta z rozpiętą koszulą wystarczyła na, na słabiutki wynik, dziewięć 9% w euro wyborach, Może teraz no i bez i koszuli? Bez wynik 73 tysiące to najlepszy wynik ze wszystkich no euroreportowanych. No takie były okoliczności, taka była sytuacja tutaj w Warszawie. Ale będzie Cieszę bez koszuli, się, czy nie? No ale pani redaktor spokojnie z tym wszystkim wielokrotnie na ten temat. I tej sesji już była mowa i nie ma co do tego wracać. Kampania wyborcza w, do Parlamentu Europejskiego za nami, a przed nami, a przed nami kolejne kampanie, kampanie, dla lewicy bardzo ważne, kampania wyborcza prezydencka w Warszawie, ale przecież też kampania wyborcza parlamentarna. jak zamierza pan ją prowadzić z Brukseli? E, dzisiaj e, politycy, którzy e, pracują na co dzień w Brukseli, tak jak ja, mamy tam bardzo wiele obowiązków, ale też e, względem wyborców, którzy nas tutaj wybrali, powinniśmy zachowywać się fair. Jesteśmy więc obecni e, na debatach, spotkaniach, konferencjach. Tak? Tutaj w Warszawie ja sam organizuję za dwa, za w następnym tygodniu dużą konferencję o problematyce europejskiej w kontekście metropolii, w tym Czyli również w Czyli będzie Warszawy. pan i w Brukseli. Tak jak I to w Warszawie. Czas, tak A pamięta pan e, takie swoje oświadczenie, po wyborach W 100% zaangażuję się w wykonywanie moich obowiązków. Zakładam, że w Brukseli spędzę całą kadencję, mam zamiar rozpychać się tam łokciami, pracować głową, zdobywać dobrą się pozycję. Nie jestem, w chwili, jestem w tej chwili e, raporterem dwóch niezwykle ważnych dokumentów. Pierwszy dokument to strategia dla państw Morza Bałtyckiego, w tym również dla Polski. Ale od wiele pan wiedział, że, że Bruksela nie jest na całą kadencję, że pan tu wróci. To po co to pani, było wszystko? Pani redaktor, wybory rządzą się swoimi prawami. Jaki będzie wynik, zobaczymy. Ja dzisiaj doceniam również to, co robi pani. Profesor Hanna Gronkiewicz wals jako prezydent Warszawy, ale to nie znaczy, że nie, zale, nie, nie powinniśmy jako lewica przedstawić Czyli nie takiej Pan w alternatywy siły trochę w tych wyborach. Gdybym nie wierzył, to bym nie startował, ale też jestem realistą i, i patrzę na to w sposób pełny, i widzę, że lewica może odegrać znaczącą rolę. Może dalej doprowadzić do tego, że będzie współrządziła w Warszawie tak, jak jest to dotychczas i dbała o taki lewicowy wymiar rządów. Pogratulował Pan Grzegorzowi Napieralskiemu tego, że SLD wychodzi dziś na prostą. No tak przynajmniej utrzymuje przewodniczący Napieralski. Cisza. Bo akurat dawno nie rozmawiałem z Grzegorzem Napieralskim, ale jeżeli chodzi o wychodzenie na prostą, to. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale cały czas borykaja, boryka nas bardzo wiele trudności i problemów związanych z takim z taką określeniem choćby linii politycznej, której trzeba się trzymać, ale która musi być poparta nie tylko hasłami, ale merytorycznymi odniesieniami się do bieżących problemów ludzi. Grzegorz Napieracki mówi: Ponad rok temu, kiedy obejmowałem władzę w SLD, było 3%. Dzisiaj jest między 12%. A 14. Nie cieszy pana, że pański następca dźwignął SLD z tych 3% odziedziczonych po panu? Nigdy nie było 3% odziedziczonych po mnie. To kłamie? <grych> Ależ pamiętam te sondaże, było mniej więcej podobnie tak jak jest teraz i wcale ani wtedy nie był to powód do optymizmu i do radości, ani dzisiaj też to nie powinno być. Dlatego, że lewice stać na więcej, ale lewica musi być bardziej konstruktywna. I ciągle o tym mówimy. I... Idą dobre czasy dla lewicy, prorokował pan półtora roku temu i nie doszły. No, ale się dużo Dlaczego? zmieniło. Ale mam nadzieję, że, że to się zmieni e, na lepsze. Bo, bo, A bo odważy czas... się pan i powie panowie, nie tędy droga, pora na zmianę przewodniczącego? To, że nie tędy droga, to ja mówię. bo, bo A że pora na zmianę przewodniczącego? w żaden sposób nie zamierzam być aktywny w kwestiach personalnych. Byłem szefem partii, wiem jak jest ciężko być przewodniczącym i jak jest ciężko pogodzić te wszystkie interesy, ale Sojusz Lewicy to Demokratycznej... na grudniowej konwencji nikt nie zawalczy z Napieralskim? Grudniowa konwencja nie jest konwencją wyborczą, tylko będzie ocena dotychczasowych dokonań e, kierownictwa partii i delegaci, którzy przyjadą. na będzie pozytywna, na tak? Zobaczymy jak będzie. Nie ma mocnych, odważnych ludzi w SLD? Jest wielu e, ludzi mocnych, którzy... E, Tylko boją się, że mogą dostać zakaz występu w mediach. Ryszard Kalisz podobno dostał taki zakaz i Jerzy Majdziński też dostali. Wie pan o tym? Rozmawiał pan z nimi? O tym, czytam o tym w gazetach, e, ale można gołym okiem spojrzeć, że Ryszarda Kalisza w niektórych mediach przynajmniej jest mniej. Czyli dostali zakaz. Jest mniej, a czy to jest na skutek zakazu? Nie wiem. Chciałbym, żeby tak nie było. Niestety, my z kolegami mówiliśmy, i Jerzy Majdziński to mówi publicznie, wiele osób, że chcielibyśmy, żeby nie było wrażenia, że zrobiliśmy koalicję w mediach z pisem. Okazało się, że przewodniczący natień mówi, że nie było, nie było żadnej koalicji z pisem. No nie ma, nie ma cały czas to słyszę, utrzymujemy, z tym, że problem jest taki, że e, gołym okiem widać, że nazwiska w radach nadzorczych w wielu miejscach mediów publicznych jest. są związane to osoby z lewicą i, 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 i każdy to widzi. Widz, e, wyborca nie lubi, jeżeli go się oszukuje. Czyli przewodniczący oszukuje. Ja uważam, że ludziom trzeba mówić prawdę. Tak jak mówimy o wyborach w Warszawie, pokazujemy, że potrzebna jest lewica, żeby dbać o ten lewicowy wymiar samorządu o przedszkola, o służbę zdrowia. I tutaj są duże osiągnięcia moich kolegów, naszych kolegów z SLD w Warszawie, ale Dobrze, też nie, oszukuję, mówimy, czy nie, ale nie mówimy też dzisiaj wyborcom, że przecież wygramy te wybory w cuglach. Będziemy walczyć, ale sytuacja jest skomplikowana i trudna. A tak, samo na... wybora, tak samo, jeżeli chodzi o politykę. W każdej, w każdej sprawie, choćby z, w mediach, trzeba mówić jasno i wyraźnie. Tak, postąpiliśmy, taka jest sytuacja, bo przecież słuchacze. A przewodniczący napieralski mówi, jak się komuś nie podoba, jak ktoś chce krytykować, to powinien odejść ze SLD i powiedzieć do widzenia. No Może ja... Pan powinien pow powiedzieć do widzenia. No ale jak y, y, słusznie pani dzisiaj na początku zauważyła, okazuje się, że po konsultacjach y, członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie mówią dzień dobry, a nie do widzenia. Dlaczego tak źle pan życzy Jerzemu Szmajdzińskiemu? Jerzemu Szmajdzińskiemu życzę tylko dobrze. Napieralski może wystawić Szmajdzińskiego tylko po to, aby go utrącić. Szmajdziński to kandydat na kilka procent. Po takiej porażce się nie podniesie. Takie głosy często można usłyszeć w SLD. Dzisiaj Jerzy Majdziński jest osobą, która może wokół siebie skupić nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale szerzej, wiele innych środowisk. I ja myślałam, że tylko politycy w... Platformy wierzą w cuda. Nie, powinien, Przedstawiciela powinien, Lewicy bym nie podejrzewała. Jerzy Jerzycz Majdziński jest doskonałym politykiem, który powinien e, też zdawać sobie sprawę, że w wyborach, w każdych wyborach, żeby e, był sukces, musi mieć szerokie Adiczał poparcie, ale wewnętrzne pan również też. Pan darze ostatnie, prezydenckie, Jerzy Majdziński. 1%. Tyle co Marek Jurek. Fakt, no że tak, przewodniczący obok, Grzegorz Napieralski uzyskał 0%. Ale obok też jest y, Włodzimierz Cimoszewicz, który ma y, 16 czy 17%. No ale to nie sondażu. jest wasz kandydat. To nie i szkoda. Ale nie ulega wątpliwości, że jest ten potencjał dla lewicowego kandydata i Jerzy Medziński może uzyskać dobry wynik, jeżeli będzie miał jest też wewnętrzne nasze poparcie. Od lat to fakt. A pogratulował pan Januszowi Lewandowskiego, Lewandowskiemu teki komisarza? Już przed tym oficjalnym powołaniem, bo rozmawialiśmy o tym w Brukseli. Dobra to teka, jest... czy nie? Teka jest średnia, ale już nie utyskujmy, nie narzekajmy. Jest gorzej niż było, bo polityka rozwoju regionalnego była dalece ważniejsza dla Polski. Teka budżetu jest ważna, ale Janusz Lewandowski jest dobrym politykiem, a Komisja Europejska to nie tylko indywidualna gra w poszczególnych resortach, ale wspólna gra. I wierzę, że Janusz Lewandowski w Komisji Europejskiej będziemy bardzo silną pozycję, a to oznacza, że będzie dobrze dla Polski. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wojciech Olejniczak.